wiedziałem jeszcze do wczoraj, że 50 lat temu właśnie takie określenie tej choroby trafiło do nazewnictwa medycznego, ale poszperałem po swojemu i znalazłem, że jest jeszcze jedna rocznica w tym roku związana z POHP. Mianowicie 170 lat temu wynaleziono spiromet. W 1846 roku John Hutchinson wpadł na taki pomysł. Chirurg zresztą, tak? Od płuc czy w ogóle? I wtedy to takiego podziału nie było jeszcze. Chirurgia ogólna była, nie było. Chirurg, no właśnie. Specjalizacja. No ale coś tam z płucami też musiał operować. Ale będzie jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, mianowicie zaprezentowany zostanie raport, pierwszy po trzech latach, w 2013 był taki raport, chcę pokazać, jak się zmieniło postrzeganie POHP i tu jest sporo zmian, myślę, że zaskakujących, ale ten przedługi wstęp, no wreszcie przejdźmy do przedstawienia naszych gości. Pani doktor już tutaj została w pewnym sensie zaprezentowana. Ja w takim razie powitam już oficjalnie pani doktor Małgorzata Czajkowska-Malinowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, tak? Witamy serdecznie. Pan profesor Paweł Ślibiński, prezes ELEX Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, ale jest również od wielu lat ekspertem, specjalistą Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. I pan profesor Adam Antczak, kierownik Linii Pulmonologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nic nie pomyliłem, ale jest z nami ambasador kampanii oczywiście, którego bardzo miło mi powitać, pan Radosław Kawęcki, wielokrotny mistrz świata i Europy w pływaniu stylem grzbietowym. Ja mam napisane, że dwukrotny mistrz świata w pływaniu, ale to zależy jak liczyć, na którym basenie, prawda? Więc lepiej wielokrotnie, w tym roku też było Mistrzostwo Europy, z tego co wiem. I za miesiąc mamy Mistrzostwo Świata. I niedługo Mistrzostwa Świata, ta klątwa z Rio to już zapomniałem, to świetnie. Witamy serdecznie, pan Radosław też nam opowie i o swojej karierze, ale również o tym, co się dzieje z płucami, co można zrobić, żeby poprawić ich wydolność. Dobrze, mamy bardzo napięty program, w takim razie ja już nie będę więcej opowiadał. Powiem tylko, że zaczniemy nasze spotkanie, zanim zostaną przedstawione cztery prezentacje, w tym dwie pana profesora Ślibińskiego, no ale jak ktoś jest prezesem elektem, no to musi za karę mieć.